Cześć z tej strony Skylark. Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś pokażę Wam, jak pobrać, zainstalować i używać portfela Terra Money, czyli Terra Station. A zanim zaczniemy, pamiętajcie, że w opisie każdego odcinka znajdziecie link do grupy na Telegramie, a także kanału z ogłoszeniami. Także serdecznie zapraszam do dołączenia. A teraz zaczynajmy. Po pierwsze, należy przejść na stronkę Terra.money. Kiedy już tutaj się znajdziemy, to mamy tutaj kilka linków. Należy odnaleźć Download Station Wallet. Klikamy na tą strzałkę i w tym momencie otwiera nam się tutaj takie małe okienko i mamy tutaj po najechaniu informację na jaki system aplikację najeżdżamy, czyli mamy aplikację Terra Station na Androida, iOSa, Linuxa, Windowsa maka i jako rozszerzenie czy też wtyczka do Chrome. W tym przykładzie pokażę jak to dodać na Chrome. Natomiast ze względów bezpieczeństwa polecam założyć swój pierwszy portfel poprzez ściągnięcie aplikacji czy to na Maka, czy to na Windowsa, ponieważ jest to bardziej bezpieczne niż zakładanie swojego pierwszego portfela za pomocą wtyczki. Kiedy już portfel mamy założony, to możemy sobie spokojnie z wtyczki korzystać. Natomiast w tym przykładzie pokażę Wam jak to po kolei skonfigurować na wtyczce. Instalacja i obsługa będzie wyglądała podobnie na wersjach na iOSa, Androida, Linuxa, Windowsa czy też MacOS. -a. A więc tak, klikamy tutaj na Chrome Extension, w tym momencie powinno nas przenieść do Chrome Web Store i tutaj mamy jak widzimy Terra Station, możemy kliknąć Add to Chrome to oczywiście będzie działało także na przeglądarkach, które są oparte na Chromium, czyli to nie musi być Chrome, może to być na przykład Brave Browser, może to być Vivaldi, czy też jakakolwiek inna przeglądarka oparta na Chromium. No i kiedy już klikniemy Add, to w tym momencie nasza wtyczka została zainstalowana i powinna się tutaj pojawić w prawym górnym rogu. Kiedy już to zrobimy, klikamy tutaj na tą wtyczkę. Jeśli jej nie widzicie, macie tutaj na przykład trzy kropki, możecie na nie kliknąć i może ona jest tam właśnie ukryta. A więc tak, klikamy tutaj na tą ikonkę Terra Station. W tym momencie z lekkim opóźnieniem może nam się pojawić tutaj właśnie takie oto okienko. No i tutaj możemy albo założyć nowy wallet, nowy portfel, możemy zaimportować klucze prywatne, odzyskać wallet, który już założyliśmy wcześniej, mamy do niego na przykład frazę kluczową, albo na przykład podłączyć naszego ledgera. Czyli jeśli portfela nie mamy, to klikamy tutaj na new wallet. W tym momencie otwiera nam się tutaj stronka, która pozwoli nam na założenie naszego walleta. To jest oczywiście stronka bezpośrednio w naszej wtyczce. No i tutaj u góry możemy wpisać nazwę naszego walleta, po której będziemy go rozpoznawać. Ja tutaj może wpiszę po prostu Skylark. Po wpisaniu nazwy tutaj poniżej mamy hasło Hasło to wykorzystywane jest do tego, żeby codziennie, kiedy chcemy uzyskać dostęp do naszego portfela za pomocą naszej wtyczki, będziemy musieli to hasło wpisać. Po wpisaniu hasła, tutaj poniżej mamy seed phrase, i tutaj to jest bardzo ważna część. Należy to skopiować albo gdzieś zapisać, najlepiej na kartce, w bezpiecznym miejscu zrobić kilka kopii zapasowych, ponieważ w momencie, kiedy na przykład nasz komputer się zepsuje, zgubimy dostęp do naszego portfela, zapomnimy hasło, czy w jakichkolwiek innych okolicznościach, to seed phrase pozwoli nam odzyskać dostęp do tego portfela. Nikt nie będzie nam w stanie pomóc, jeśli to seed phrase zgubimy. Także pamiętajcie, seed phrase musicie zapisać sobie w kilku bezpiecznych miejscach: na kartce, e, schować to w safe'ie, czy w jakimkolwiek innym bezpiecznym miejscu. I kolejna ważna rzecz. Tego seed phrase nigdy nikomu nie pokazujcie, ponieważ ktokolwiek ma dostęp do seed phrase, ma także dostęp do waszego portfela. Czyli to jest tak jakby wasz login i hasło w jednym, nie możecie tego nikomu pokazywać, ponieważ ktokolwiek to zobaczy, może ukraść wasze kryptowaluty. No i kiedy to seed phrase już zapiszemy sobie w bezpiecznym miejscu, klikamy tutaj, że zapisaliśmy naszą frazę seed i klikamy next. I w tym kroku będziemy poproszeni o wpisanie danych słów, na przykład 1, 23, albo 6, 18. Tak, żeby sprawdzić, że na pewno ten seed phrase zapisaliśmy i na pewno jest on poprawnie zapisany. Czyli w przypadku tego testowego konta, to będzie lemon na przykład i call jako 23 słowo. I kiedy to wybierzemy te odpowiednie słowa, klikamy Create a Wallet, czyli stwórz portfel. No i w tym momencie nasz portfel został już założony i możemy z niego rozpocząć korzystanie. No i teraz przejdźmy do kolejnego punktu, czyli jak na przykład przesłać na ten portfel kryptowaluty. Tutaj u góry mamy podany nasz adres, czyli jeśli na przykład wysyłamy Luna, czy też Terra Luna z Binance na ten portfel, to przesyłalibyśmy właśnie na ten oto adres, możemy go tutaj skopiować klikając w tą oto ikonkę, albo klikając w tą ikonkę możemy wygenerować QR code z naszym adresem. Czyli jeśli chcemy przesłać kryptowaluty na ten portfel, to właśnie przesyłamy je na ten oto adres. Kiedy przesyłacie kryptowaluty, warto najpierw przesłać drobną kwotę, żeby zobaczyć, czy wszystko działa, czy to poprawnie zostanie przesłane na nasz portfel. Czyli na przykład, najpierw przesyłamy tam 0,1 czy też 0,2 danej waluty, tak żeby to był 1 czy 2 dolary. Na wypadek, gdyby coś się nie udało i transfer nie doszedł, to ta strata jest minimalna. Kiedy wejdziemy tutaj w opcje, no to mamy opcję na przykład wyeksportowania naszego klucza prywatnego jako QR code, wyeksportowania klucza prywatnego do naszego portfela, zmiany hasła, usunięcia wallet'a albo odłączenia go od naszej wtyczki. Tutaj u góry, tak jak w przypadku Metamask, gdy klikniemy mamy różne sieci, mamy testnet, localtera i możemy także dodać swoją własną sieć, czy też inne sieci z ekosystemu. Kiedy na naszym portfelu będziemy mieli jakieś kryptowaluty, to pojawi się tutaj nazwa tej kryptowaluty i ilość. A obok niej będziemy mieli przycisk Send, czyli Wyślij. I teraz pokażę Wam, jak z portfelu Terra Station można wysyłać kryptowaluty. Czyli obok kryptowaluty, którą chcemy wysłać, klikamy Send. W tym momencie otwiera nam się okienko i możemy wybrać, na jakiej sieci chcemy te kryptowaluty wysłać. Czy to Terra, Ethereum czy Binance Smart Chain na przykład. Czyli ja wybieram Terra. Następnie wklejamy na jaki adres chcemy te kryptowaluty wysłać, i tutaj poniżej wpisujemy jaką ilość. Możemy też dodać memo, jest to opcjonalne, natomiast niektóre giełdy będą od Was wymagały, abyście w memo wpisali odpowiednią rzecz. Jest to zazwyczaj kod naszego klienta, dzięki czemu po przesłaniu kryptowalut na giełdę będą one mogły automatycznie zaksięgować je na naszym koncie. Natomiast w tym momencie ja przesuwam to na mój inny adres, także wystarczy, że wpiszę ilość, klikam next. I w tym momencie w związku z tym, że kliknąłem wszystko, pojawia mi się informacja, że nie mogę tego zrobić, ponieważ nie mam wystarczającego salda, żeby pokryć koszty transakcji. Czyli może wyślę nieco mniej. Dajmy na to 8767, klikam next. Ponieważ koszty transakcji na Lunie to około 0.001. Tutaj, jeśli przesyłamy, czy też mamy inne kryptowaluty, możemy wysłać, w jakiej kryptowalucie chcemy zapłacić tą opłatę transakcyjną, i następnie potwierdzamy nasz transfer poprzez wpisanie hasła i klikamy send. I w tym momencie nasza transakcja jest już wysyłana i powinna ona pojawić się na koncie naszego odbiorcy w przeciągu kilku czy kilkunastu sekund. Jak widzimy, to saldo się nie zmieniło, natomiast zmieni się ono w momencie, kiedy odświeżymy tą stronę. Klikamy F5 na przykład i już widzimy, że saldo zostało odświeżone. Nasza transakcja została wysłana. No, i na dziś to było na tyle. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o portfelu Terra Station. Czy będziecie z niego korzystać? I pamiętajcie, żeby kliknąć łapki w górę, subskrybować nasz kanał i podzielić się tym filmikiem ze znajomymi. Dzięki i do usłyszenia.